Z tego miejsca chciałam Państwu bardzo serdecznie podziękować za zbiórkę, za wsparcie nas, a w szczególności FOK. Dzięki Państwu mamy kolejną izolatkę. Dzięki temu będziemy mogli jeszcze skuteczniej ratować focze życia. Bardzo dziękujemy za wsparcie nas w rozbudowie naszego szpitala. Jest to dla nas niezmiernie ważne, ponieważ ważne jest to dla zwierząt. Im są te izolatki lepsze, z lepszych materiałów, tym po prostu dla nich jest lepiej. One w lepszych warunkach po prostu są wtedy utrzymywane i leczone. Nam też, nie będę ukrywała, łatwiej się pracuje w tych izolatkach. No i po prostu im lepszy ośrodek, im sprawniejszy, tym sprawniej przechodzi rehabilitacja. Więc bardzo Państwu dziękujemy za wsparcie naszej zbiórki i za to, że możemy dzięki Państwa pomocy rozbudować po prostu nasz szpital. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy za pomoc w rozbudowie naszego foczego szpitalika. Dzięki Wam będziemy mogli pomagać w dobrych warunkach, w jeszcze lepszych warunkach, jeszcze większej ilości FOK. Dzięki zbiórce prowadzonej na ratujemyzwierzaki.pl udało nam się rozbudować szpitalik dla FOK. Udało nam się dostawić dodatkową izolatkę, w której foki mogą do siebie dochodzić podczas rehabilitacji. Jest to o wiele wygodniejsze zarówno dla foki, jak i dla nas, ponieważ mamy mniejszy kontakt z pacjentem, a więc takie zwierzę się mniej stresuje. I sprawniej po prostu ta rehabilitacja może przebiec i szybciej może wrócić na wolność. Dziękujemy Państwu za dotychczasowe wsparcie i bardzo będziemy wdzięczni za dalsze wspieranie naszego ośrodka rehabilitacji FOK. Można cały rok pomagać przez portal ratujemyzwierzaki.pl i w ten sposób możecie Państwo pomóc fokom, które trafiają do nas na rehabilitację.